Modlitwa za zdrowie duszy. Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. Wszechmogący Boże. Wszechmogący Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz. Na początku Biblii czytamy, że stworzyłeś wszelkie stworzenie, a zwieńczenie Twego stworzenia i zwieńczenie Twego dzieła to człowiek. Jego, Panie, stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo. I na początku wszystko było dobre, bo wszystko pochodziło od Ciebie, Panie. Człowiek miał normalną relację ze swoim Stworzycielem. Ale jego ciekawość i atrakcyjność grzechu sprawiły, że człowiek stracił tę relację, którą stworzyłeś. Człowiek z czasem coraz bardziej oddala się od Ciebie, Panie, i staje się słaby, zraniony. Ale wbrew temu, Panie, wbrew temu, że człowiek o Tobie zapomniał, że Cię rozczarował, Ty nigdy go nie opuściłeś, Panie. Twoja ręka zawsze była na człowieku. Gospodine Boże, Panie Boże, choć człowiek odszedł od Ciebie, Ty człowieka nigdy nie zapomniałeś. Czytamy o tym w Biblii, że zawsze towarzyszyłeś swojemu wybranemu narodowi Izraelitów na wszystkich ścieżkach. Byłeś, Panie, ze swoim ludem w każdej chwili jego życia i w radości, i smutku, i w trudnościach, i w świętowaniu. I zawsze od nowa wracałeś do swego ludu. Nigdy o nim nie zapomniałeś. To nam je, Gospodine, Panie, to stało się dla nas jeszcze bardziej wyraźne w osobie Jezusa Chrystusa, Twego Syna. W Nim objawiłeś nam swoje prawdziwe ojcowskie oblicze. Pokazałeś nam, jak bardzo kochasz człowieka i jak bardzo go cenisz. I w osobie Jezusa Chrystusa, my, Panie, widzimy Twoje ojcowskie oblicze, ale w Nim również widzimy, co jacy my być powinniśmy. On nam pokazuje, jaką drogą powinniśmy iść. Zachwalił Ci Jezusu Chrystus. Dzięki Jezusowi Chrystusowi,
ponownie između Boga i człowieka. Odtworzona została naruszona relacja pomiędzy Bogiem i człowiekiem, naruszona przez grzech. Bóg i człowiek ponownie zostają przyjaciółmi. Wszechmogący Boże, dziś wieczorem pragniemy Cię poprosić, abyś zesłał nam Twego Ducha, byśmy mogli jeszcze lepiej naśladować Twego Syna, abyśmy jeszcze bardziej upodobniali się do obrazu Twego Syna. Prosimy, Panie, abyś zesłał nam swego Ducha, który da nam siłę we wszystkich trudnościach i we wszystkich problemach. By Twój Duch uzdrowił nas ze wszystkich naszych chorób i obdarzył nas siłą, którą pokonamy wszystkie przeszkody, które narzucają się pomiędzy Tobą a nami. Obdarz nas zdrowiem duszy i ciała, abyśmy mogli mieć jeszcze bardziej doskonałą relację z Tobą, Panie, aby każdy dzień, każdego dnia nasza przyjaźń mogła wzrastać. Prosimy Cię, Panie, abyś dziś wieczorem zwrócił swoje ojcowskie spojrzenie na nas wszystkich, którzy zebraliśmy się tutaj. Prosimy Cię, abyś napełnił nas spokojem i uzdrowił nas przez swoją bezgraniczną miłość. Dziękujemy Ci za to, Panie. Niech błogosławi Was, Wasze rodziny i tych, za których dziś wieczorem się modliliście, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.